Cześć, tym razem chciałem zaprosić na swój wykład poświęcony właśnie polimerom i polireakcjom na, polireakcjom na maturze z chemii. Generalnie, ja już wcześniej wrzucałem, właśnie film, taki troszeczkę bardziej w stylu luźniejszym, popularno-naukowym, który też polecam obejrzeć w pierwszej kolejności, dlatego że są rzeczy, o których mówię tam. I nie chcę już ich powtarzać, w związku z tym tutaj, żeby tego filmu tak sztucznie nie przedłużać. Tu się skupimy tak bardziej pod kątem praktycznym na zadaniach, a tam na takich bardziej informacjach o, też o polimerach ogólniejszych. Tak, także polecam najpierw obejrzeć ten link, podaję też w opisie do filmu, a dopiero potem obejrzeć właśnie teraźniejszą lekcję. I to tak już dosłownie lekcję. No dobrze, zaczniemy sobie od takich pojęć podstawowych związanych właśnie ze związkami wielkocząsteczkowymi, ale zanim dojdę to zobaczmy sobie na przykład zadania maturalnego z ostatniej zresztą matury. No poziom wykonania 22%, no nie ma tragedii, ale przepraszam, trudno to nazwać, że zadanie było łatwe i że to jest dobry wynik, że to jest dobry wynik. Zadanie nie było trudne, ale pytanie dlaczego tylko 22% maturzystów potrafiło narysować ten wzór? No tutaj mamy troszeczkę lepiej. Wzór fragmentu polimeru uzasadnienie 27%. No, no nie ma może tragedii, ale kurczę, to też nie jest dobrze. A tutaj zaledwie 12%, a przecież zadanie wcale nie było trudne. To dlaczego tylko 12% było w stanie narysować wzór alkoholu? I wzór kwasu. To jest mocno coś nie tak. Generalnie tutaj to jest zadanie z tego arkusza pokazowego, więc tutaj nie wiem dokładnie, jakie były jego statystyki, bo do takich informacji dostępu nie miałem, ale generalnie spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Generalnie źle. Dlatego, że są pewne braki programowe, brak, brak kluczowych informacji w podręcznikach. No, przejrzałem ich kilka i te polimery to są potraktowane naprawdę bardzo po macoszemu, są tam tylko pewne zdawkowe informacje. Tak samo nauczyciele często mają niewystarczającą wiedzę na ten temat, no bo nie mają jej skąd wziąć. I dlatego ta lekcja jest zarówno adresowana, do nauczycieli jak i do maturzystów, żeby jedni i drudzy na tym właśnie skorzystali. Bo nie może być tak, że w podręcznikach jest tylko jakieś tam lanie wody, kilka zdań wręcz wzmianek o tych polimerach, a potem przychodzi zadanie maturalne i się okazuje, że 12% jest w stanie napisać zadanie. No to jest mocno nie w porządku. A zatem my się tutaj nauczymy trochę teraz właśnie tych polimerów, żeby potem nie dać się zaskoczyć w maju. Generalnie związki chemiczne możemy sobie podzielić na związki zaliczane do mało cząsteczkowych, gdzie mamy na przykład H2S, no generalnie te takie, które częściej spotykamy gdzieś w podręcznikach czy tam w laboratoriach o małych masach cząsteczkowych, z tym, że mamy tutaj na przykład też siarczan 6-sodu, który sam z siebie związkiem nie jest cząsteczkowym, tylko ee, jonowym, ale słowo Cząsteczkowe ma troszkę inne znaczenie niż jakby związane pochodzący coś od cząsteczki. To może obejmować też na przykład związki jonowe. No weźmy sobie równanie w postaci cząsteczkowej między związkami jonowymi, gdzie przecież nie mamy cząsteczek, tylko na przykład jakieś tam jony, a się nazywa równanie w postaci cząsteczkowej. Nie to jest właśnie taki przykład. Ale dobrze, jak mamy mało cząsteczkowe, to mamy też wielkocząsteczkowe. Zwane inaczej makrocząsteczkowymi albo makromolekularnymi. No moje, moje, moje miejsce pracy nazywa się też tak śmiesznie, że jest tam słowo właśnie makromolekularnych. No dobrze, w każdym razie tutaj w tej drugiej grupie, grupie mamy na przykład białka i inne polimery naturalne albo sztuczne, ale też sieci kowalencyjne typu SiO2. Samo słowo makrocząsteczka, makromolekuła oznacza po prostu bardzo dużą cząsteczkę. I to jest pojęcie używane często jako właśnie synonim cząsteczki polimeru, chociaż nie zawsze, nie zawsze to jest to samo. No, używane bywa w tym znaczeniu bardzo często, ale nie znaczy, że to jest tak do końca to samo. Ale przejdźmy kawałeczek dalej. Co my tutaj mamy? Oczywiście trzy cząsteczki propenu narysowane koło siebie i czyli monomer. Trzy cząsteczki monomeru. I tutaj pod nimi fragment łańcucha polimeru zbudowany z trzech merów. Mamy tutaj właśnie mer, mamy tutaj tak zwany łańcuch główny, mamy łańcuchy boczne, czyli w tym przypadku grupy CH3. Nie? No taki raczej standard. Generalnie propen, czyli. Nasz monomer przechodzi w polipropen, polipropylen, czyli polimer. Mer to jest właśnie największa powtarzalna jednostka konstytucyjna, która pochodzi od jednej cząsteczki monomeru. Przynajmniej w tym przypadku, bo jak pokażę dalej, to nie zawsze jest tak, że, że tylko jedna cząsteczka monomeru jest potrzebna, żeby utworzyć mer. Ale o tym będę mówił kawałeczek dalej. No ale dobra, zobaczmy sobie na przykład na ten fragment łańcucha. No zbudowany jest z takich powtarzalnych jednostek CH2. Ale uwaga, czy to jest już nasz mer? No, jest to jakaś powtarzalna jednostka konstytucyjna. No, w sumie można powiedzieć, że największa powtarzalna, ale czy to jest mer? Jeżeli popatrzymy na to, że ten polimer otrzymujemy w wyniku polimeryzacji właśnie etenu, czyli etylenu, no to naszym merem będzie właśnie taki fragment łańcucha zbudowany z dwóch grup CH2. Czyli to jest dopiero nasz mer. I taką grupę nazywamy grupą metylenową albo po prostu metylenem. No to teraz pytanie: czy ten polimer nazwiemy polimetylenem, czy polietylenem, albo polietenem? No tak się składa, że przyjęto, że nazwy polimerów tworzymy od monomerów, z których powstały, więc jest to tak formalnie polieten, a nie polimetylen. Chociaż, chociaż no istnieje też polimer, który nazywamy polimetylenem, ale on jest otrzymywany trochę inaczej. No tutaj w tej lekcji nie będę o tym akurat mówił. Ale generalnie, generalnie da się otrzymać polimer o takiej budowie trochę też inaczej. No i tutaj mamy też właśnie z zadania fragment. Niedawno, niedawno się pojawiło na maturze. I zobaczmy. W reakcji 2 powstaje właśnie taki tetrafluoroeten, czyli nasz monomer. Nasz monomer. A tu mamy fragment łańcucha, ale to po lewej to jeszcze nie jest mer. To jest mer, zbudowany właśnie z dwóch takich grup CF2. To jest najmniejsza jednostka konstytucyjna, ale nie mer, a to dopiero jest właśnie mer. I teraz zobaczmy, bo tutaj było dalej, żeby w tym zadaniu narysować fragment łańcucha polimeru, zbudowanego, utworzonego z dwóch cząsteczek monomeru. Zobaczmy sobie na to, że ludzie na przykład napisali tak, no tutaj wybitnie ktoś pomylił ta jednostkę powtarzalną CF2 z mer. Więc to jest oczywiście odpowiedź nieprawidłowa, tak samo tutaj. Pomimo tego, że są niby dwa mery, ale też to jest odpowiedź nieprawidłowa i zresztą słusznie jest niezaliczona. Słusznie była niezaliczona. No teraz się przyjrzyjmy dlaczego. No Pamiętamy o tym monomerze, pamiętamy o tym, co to jest mer. Taki fragment łańcucha polimeru, który pochodzi od jednej cząsteczki monomeru. Czyli nie to, co skreśliłem, tylko to, co jest obok, to jest nasz mer. A zatem, jak narysujemy tak, to są to jest to fragment łańcucha zbudowany z dwóch merów, no czyli taki, który powstał z dwóch cząsteczek monomeru. To jest OK. Albo można napisać tak, i część ludzi też tak właśnie napisała, i ta odpowiedź też została uznana, no bo musiała. Napisali po prostu fragment łańcucha, narysowali fragment łańcucha, zbudowany z dwóch monomerów, czyli taki, który otrzymujemy właśnie z dwóch cząsteczek monomeru. Ale jak narysujemy takie coś, to jest już to niestety źle. No pytanie dlaczego? Dlatego, że tutaj. Pojawia się ten nawias kwadratowy i pojawia się ten indeks n. A to oznacza, że nie jest to wzór fragmentu łańcucha, tylko po prostu wzór polimeru. Więc to jest pierwsze, co. A ludzie tego często nie odróżniają niestety. Jak to kurczę działa, i tracą punkty za takie, no głupie w sumie rzeczy, i szkoda tego. Szkoda tego, no bo to są, to są rzeczy świadczące o tym, że ludzie no, nie znają pewnych zasad. Ja to powtarzam swoim korepetytantom, że wzory chemiczne to jest taka chemiczna ortografia. Mają nie pisać ładnie kaligraficznie, tylko ortograficznie. Bo tak jak żaba się pisze przez r, przepraszam, przez rzekę z kropką, a rzeka przez rz i wtedy jest dobrze, to tak samo wzory. Pewne zapisy coś oznaczają, pewną umowę, i dla kogoś, kto potem na to patrzy, jest jasne, co to jest. To jest po prostu pewna umowa. I tak samo jest tutaj, że jak tak narysujemy, jak ten ostatni, to jest to niestety źle, bo to oznacza co innego. To by oznaczało wzór polimeru, którego monomerem był właśnie związek o wzorze sumarycznym C4F8. I teraz zobaczmy. Na przykład. No, tutaj mamy te poprawne odpowiedzi, ale taki, taka odpowiedź to byłby właśnie wzór nie fragmentu łańcucha polimeru, tylko wzór polimeru, którego Mer właśnie zawiera cztery atomy węgla, i to, jest, to by oznaczało zupełnie inny polimer niż ten, o który chodzi w zadaniu, a poza tym to by oznaczało wzór polimeru, a nie wzór fragmentu łańcucha. No dobrze, i teraz zobaczmy, że taki polimer, można by hipotetycznie otrzymać w wyniku polimeryzacji z otwarciem właśnie pierścienia no z takiego okta fluorocyklobutanu. No, można by teoretycznie, a raczej hipotetycznie go w ten sposób otrzymać. No dobrze, to skoro już o tym wiemy, to przejdźmy do samych polireakcji. Mianowicie tak, podręczniki szkolne znowu nam lubią mówić o tym, że jest polimeryzacja i polikondensacja. Ale to jest dawno i nieprawda. Więc o tym się powinno no, zapomnieć. A podręczniki szkolne powinno się przede wszystkim w końcu zaktualizować, a nie tylko przepisywać stare. I teraz zobaczmy. Mamy przede wszystkim taki podział. Mamy polimeryzację addycyjną i kondensacyjną. Do tego jeszcze, to jest oczywiście pierwszy podział, ten górny to jest ze względu na typ samej reakcji. Natomiast Natomiast jeszcze mamy ze względu na typ wzrostu podział. Na takie reakcje ze wzrostem stopniowym i ze wzrostem łańcuchowym. I to dotyczy obu typu tej reakcji. Nie ma w tej chwili polikondensacji, tylko jest polimeryzacja kondensacyjna. Kiedyś to się nazywało, ale to kiedyś, polikondensacją. No ale dobra. Też, też, też tak jeszcze generalnie lubi to często w szkole być, że sobie te wiązania podwójne pękają, i tam się tworzą nowe wiązania typu sigma pomiędzy tymi cząsteczkami monomerów i się tworzy takie, takie, takie długie łańcuchy polimerowe. Się właśnie tworzą w ten sposób. Ale to znowu jest takie baju, baju, a my nie jesteśmy w szkole po to, żeby przed maturą słuchać bajek, chociaż to oczywiście fajnie brzmi, ale nie na rozszerzeniu. Umówmy się, że na rozszerzeniu nie, nie, nie jesteśmy w szkole po to, żeby się dowiadywać rzeczy, które nie mają miejsca. Polimeryzacja nie polega na pękaniu wiązań podwójnych. Takie zjawisko tam nie występuje. Generalnie reakcje polimeryzacji są inicjowane lub katalizowane no a czasami jedno i drugie. Ja tutaj chcę pokazać przykład właśnie polimeryzacji addycyjnej. Na przykładzie właśnie polimeryzacji anionowej, tak zwanej w tym przypadku tu akurat na przykładzie żyjącej. Co to znaczy polimeryzacja żyjąca, to za chwilkę powiem. Ale zacznijmy po kolei. Tu mamy wzór butylolitu. To nie jest związek całkiem jonowy, jak było już kiedyś w pewnym zadaniu maturalnym z 2018 roku. Ale ze względu na silnie spolaryzowany charakter wiązania między litem a węglem, często jego budowa jest właśnie upraszczana do jonowej. Zresztą i tak posiada zdolność do dysocjacji. Więc przyjmijmy, że ma budowę jonową, przynajmniej na tę chwilę. Mamy tutaj sobie tutaj jeden taki organiczny anion, a tutaj mamy styren, styren, który może być właśnie naszym monomerem. I załóżmy, że mamy jeden taki anion, i tysiąc cząsteczek styrenu. Tutaj oczywiście nie narysowałem tego, ale ten atom węgla ma wolną parę elektronową. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jeżeli przyjąć, że to wiązanie węgiel lit jest jonowe, to tutaj wtedy muszą być te elektrony związania pomiędzy tym węglem a litem. Właśnie musiał sobie ten węgiel je zabrać, ten atom węgla. A zatem ten atom węgla ma wolną parę elektronową która może zaatakować ten atom węgla, co spowoduje, że te elektrony zostaną zapchnięte tutaj. Dlaczego? No, bo w końcu braknie dla nich miejsca. Nie może istnieć to wiązanie podwójne, jeżeli tam zacznie się tworzyć z lewej strony nowe wiązanie pomiędzy atomami węgla. A zatem zobaczmy, że w wyniku takiego przyłączenia się tego anionu powstaje nowe wiązanie CC typu sigma. Chodzi mi tutaj o to wiązanie, tutaj powstało nowe wiązanie, ale przecież nic w przyrodzie nie ginie i jeżeli te elektrony związania typu pi zostały zapchnięte, to one tutaj nadal są. Czyli co? Mamy teraz tutaj wolną parę, mamy tam ładunek ujemny, czyli mamy większy taki anion. Mamy taki większy anion, czyli po tym akcie reakcji pozostaje nam jeszcze 999 cząsteczek styrenu przereagowanych i jeden anion tylko że większy. I cechą charakterystyczną właśnie polimeryzacji jest to, że produkt posiada taką samą grupę funkcyjną jak substrat. A skoro tak, to umożliwia to powtarzanie tego samego typu reakcji wiele razy. Więc jeśli zmieszać w odpowiednim stosunku substraty, to właśnie wyjdzie z tego polimer. No zobaczmy, że przecież Mamy tam ciągle jeszcze tych 999 cząsteczek styrenu, i to ten proces się może powtórzyć, bo znowu ta wolna para może nam zaatakować ten atom węgla, znowu zostaną elektrony zapchnięte, i powstanie nam jeszcze większy anion. Taki właśnie karboanion taki w sobie, właśnie organiczny anion. I po reakcji zostanie nam jeszcze 998 nieprzereagowanych cząsteczek styrenu. Jak się ten proces powtórzy tak, aż się nam ten styren wyczerpie, no to otrzymamy coś takiego. To otrzymamy coś takiego właśnie. Łańcuchy polimerowe prawie zawsze mają na obu końcach jakieś grupy końcowe w tym przypadku tutaj widzimy, że to będzie taki łańcuch n-butanu. Tu z drugiej strony mamy jeszcze tak zwane centrum aktywne, no bo tutaj mamy ciągle ten ładunek ujemny. Jest tam też oczywiście wolna para. Oj, myszkami tutaj troszeczkę. Świruje. Jest tam oczywiście ta jedna wolna para i mamy sobie taki wielki anion, taki makroanion. To jest oczywiście już polimer, no ale jeszcze tutaj mamy to centrum aktywne, które jest skłonne przyłączyć kolejne cząsteczki monomeru. No, jeżeli on się wyczerpał, no to już trudno, to to tak pozostanie. To jest właśnie tak zwana polimeryzacja żyjąca. Jeżeli mamy takie warunki, że nic się nam do tego układu obcego nie jest w stanie dostać, jeżeli mamy bardzo czyste monomery, bo niestety takie aniony są bardzo reaktywne i reagują ze wszystkim, więc to muszą być naprawdę warunki próżniowe bardzo czyste monomery, żadnych śladów wilgoci tlenu, CO2, nie wiadomo czego jeszcze, to wtedy sobie taki, taki ten aktywny koniec pozostaje i możemy na przykład za miesiąc dodać następną porcję monomeru i te łańcuchy rosną sobie dalej. To jest wtedy tak zwany układ żyjący. Ale niestety taki układ żyjący, to tak jak mówię, nie jest tak prosto otrzymać, i, i często to tak jest, że to wcale tak pięknie no, nie biegnie, żeby wszystkie tak pięknie sobie równo rosły. No ale tutaj akurat podałem dla przykładu, żyjący, dla przykładu żyjącego. To centrum aktywne można oczywiście zdez, zdezaktywować, że tak powiem brzydko zabić. Zaraz wyjaśnię jak, ale tutaj, żeby to jeszcze jakoś podsumować, to jest polimeryzacja adycyjna ze wzrostem łańcuchowym. A monomer w tego typu właśnie polimeryzacji łańcuchowej jest obecny w układzie przez cały czas trwania reakcji, dlatego że pojedynczo są właśnie przyłączane kolejne te cząsteczki monomeru do łańcuchu, więc ten monomer musi być do zakończenia reakcji w układzie. A taka terminacja, czyli zabicie tego, tych łańcuchów polega na tym, że zobaczmy, skoro tutaj jest wolna para, to ten atom węgla jest silną zasadą. Nie? Więc jeśli tam wprowadzimy jakiś związek będący kwasem, no to mamy reakcję typu kwas-zasada i nastąpi przeniesienie protonu, przyłączenie po prostu tutaj tego protonu z cząsteczki metanolu, właśnie, no to tutaj się nam utworzy. O, tu dwójeczki nie napisałem. Dwojeczki nie napisałem, i po prostu nastąpi takie, no, w cudzysłowie, zobojętnienie, właśnie tego, z utworzeniem metanolanu litu. To nie musi być akurat metanol, może to być coś innego, coś, co łatwo, właśnie będzie reagować z tym, z tym karboanionem i nam zakończy ten łańcuch. No dobrze. Takie właśnie aniony alkoholanowe. No, już nie reagują z węglowodorami tak jak na przykład jakieś tam karboaniony, czyli, gdy czyli ten ładunek ujemny jest na atomie węgla. No dobrze, ale teraz zobaczmy na inny przypadek. Jeżeli sobie wezmę jakiś kwas karboksylowy, na przykład masłowy i etanol, no to nic trudnego, powstanie mi jakiś tam maślan etylu. Reakcja jest odwracalna. No na ogół się stosuje katalizator, to już, tam, to już wiemy, ale mniejsza o to. W każdym razie tutaj chodzi o co innego, że mamy tutaj grupy skłonne, prawda, skondensować ze sobą i powstanie nam ester. Ale gdybym wziął kwas, który będzie zawierał w cząsteczkach po dwie grupy karboksylowe, na przykład taki bursztynowy, czyli butanodiowy, no to. Jedna cząsteczka tego kwasu jest zdolna do reakcji z dwoma cząsteczkami alkoholu na obu końcach. Bo tutaj i tutaj nam może dojść do estryfikacji. A zatem otrzymamy taki ester zawierający dwa ugrupowania estrowe. No dobrze, fajnie, ale gdybym zamiast takiego etanolu, jak tutaj, użył na przykład etanodiolu w reakcji z takim kwasem dikarboksylowym. No to zobaczmy, że przecież w wyniku reakcji, w wyniku reakcji, na przykład między tymi dwoma grupami, i tymi dwoma grupami, utworzy mi się taki ester, tylko że ten ester będzie miał na końcach grupy OH, na obu końcach. No to przecież. Ten koniec jest w stanie reagować z grupą COOH innej cząsteczki kwasu, a ten drugi koniec jest w stanie reagować z grupą karboksylową innej cząsteczki kwasu. A zatem może powstać jeszcze większy ester. Tylko zwróćmy uwagę, że teraz z kolei mamy grupy karboksylowe na obu końcach. Czyli jeszcze mamy dłuższy ten łańcuch, który znowu zdolny jest do reakcji z cząsteczkami alkoholu i to po obu stronach. No dobrze, a teraz sobie zobaczmy na to, że znaczy, przyjmijmy sobie, że tę te cząsteczkę diolu oznaczymy w ten sposób, a to będzie tutaj oznaczać ten nasz łańcuch węglowy tutaj i tak samo tutaj ten łańcuch węglowy, no tak się akurat składa, że tu jest ten sam w obu tych cząsteczkach, oznaczymy sobie jako po prostu ten kwas dikarboksylowy, jako po prostu HOO. C, B, C, o, o, H. No i tutaj oczywiście też byłoby H, o, o, H. No to teraz taki ester to będzie w tym w tej naszej uproszczonej notacji miał właśnie taki wzór. Na obu końcach będą te grupy, te grupy O, H. Ok, fajnie. I teraz zobaczmy, że przecież na przykład taki diol. Może sobie reagować z kwasem, no i utworzyć taki ester z jednej strony, który tam jeszcze z, drugiej, z drugiego końca będzie miał tę wolną grupę karboksylową. Nie? No to sobie może reagować z drugą cząsteczką diolu i utworzyć to samo, co wcześniej. Nie? Ale czy musi akurat reagować w ten sposób? A co, jeśli do tej cząsteczki zbliży się inna, taka sama cząsteczka? Czyli taki już ester. Ale z wolną grupą OH. No to przecież może to pomiędzy sobą przereagować i dać od razu taki już dłuższy ester. I teraz jeszcze sobie to uprościmy. Załóżmy, że ten fragment, bo zobaczcie, że przecież tutaj już się nam w tym dolnym wzorze pojawia coś powtarzalnego. I to już jest nasz właściwy mer. To już jest nasz właściwy mer. A zatem oznaczymy sobie to jeszcze raz na skróty. Jeszcze to bardziej uprościmy, że tam po prostu ten fragment w elipsie oznaczymy literką n, malutkie M. No i te grupy końcowe o H i H na końcu to samo H po prawej będzie oznaczać po prostu, że pochodzi od grupy karboksylowej. Czyli na końcu będzie wolna grupa karboksylowa. I teraz zobaczmy. Czyli to, co tutaj otrzymujemy. Na Jako produkt to będzie HOMMH. I teraz zobaczmy, że przecież taki dimer może reagować z takim prostszym estrem i dawać trimer. Ale to się nazywa tutaj unimer. To, bądź nie powiedziałem wcześniej, to jest tak zwany unimer. Ale taki dimer może reagować z innym dimerem i dawać od razu tetramer. Albo na przykład trimer. Może reagować od razu z tetramerem i dawać od razu heptamer. Generalnie jest to polimeryzacja ze wzrostem stopniowym, kondensacyjna w tym przypadku. Mogą się po prostu przyłączać nie tylko cząsteczki monomerów pojedyncze, ale także oligomery mogą między sobą reagować, tworząc od razu coraz większe łańcuchy. I efekt jest taki, że tak naprawdę ta masa, na początku przyrasta średnia masa cząsteczkowa, rośnie powoli, ale potem gwałtownie idzie w górę. Bardzo szybko rośnie w pewnym momencie. A po drugie zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę monomer jest w takim układzie przy tego typie polimeryzacji właśnie kondensacyjnej tylko na początku, bo on, potem już reagują właściwie te oligomery za sobą. Także tylko na początku jest tam właściwie... Yy, Monomer, A dalej to już mamy właśnie, właśnie te, 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 te no oligomery, które ze sobą reagują. No dobra, ale zobaczmy sobie jeszcze na to. Kwas mlekowy, czyli tak zwany hydroksokwas, to znaczy nie tak zwany, tylko, tylko związek dwufunkcyjny z grupy hydroksy kwasów. Że przecież dwie cząsteczki tego kwasu zawierają grupy zdolne do reakcji pomiędzy sobą. A więc w wyniku takiej estryfikacji między dwoma cząsteczkami kwasu mlekowego powstaje nam właśnie taki sobie ester, który znowu zawiera odpowiednie grupy na końcach, więc może się ten proces powtarzać z obu stron z innymi cząsteczkami. I jeżeli by nam N cząsteczek tak właśnie sobie skondensowało, no to otrzymujemy taki polikwas mlekowy. No i oczywiście odchodzi odpowiednia liczba cząsteczek wody. I teraz zobaczmy jeszcze na to. Mamy sobie taki, właśnie taki fragment, no, mer, po prostu narysowany w tym kwadratowym nawiasie. Widzimy, że jest to w ogólnie wzór jakiegoś poliestru, jakiegoś polimeru. I tutaj możemy wskazać fragment, który pochodzi od alkoholu i fragment, który pochodzi od kwasu. No, od kwasu. Kwas musiał być. W tym przypadku prosty, propanodiowy. A alkohol to musiał być też etanodiol. Etanodiol. A zatem tutaj musiały być dwa monomery: kwas dicarboksylowy i diol. I ten polimer nazywa się polimalonian-etylenu. Etylenu, bo ta grupa, o tutaj, momencik: tak, taką grupę zwiamy ogólnie etylenem, więc polimalonian etylen. Polimalonian etylenu albo na przykład jak mamy te butelki na wodę gazowaną i niegazowaną, to to jest politereftalan etylen. Troszeczkę bardziej skomplikowany poliester, ale też właśnie też właśnie z tego samego diolu, czyli etanodiol. Natomiast w przypadku tutaj zobaczmy na ten polikwas mlekowy, to, to tutaj nie ma dwóch monomerów. Tutaj jest jeden. Tu nie można wskazać fragmentu pochodzącego od kwasu i od alkoholu. Tutaj się po prostu tego zrobić nie da. Bo nawet jak spróbujemy, to, to się okaże, że to samo pochodzi zarówno od kwasu, jak i od alkoholu. Mamy tutaj polikwas Mlekowy. No dobra, a teraz sobie zobaczmy jeszcze na to. Na Wikipedii znajdziemy taki wzór polimeru, który się nazywa polikaprolakton. Cap I przyjrzyjmy mu się. Widzimy, że jest to poliester. No to trzy pytania. Skoro jest to poliester, to czy jest to produkt reakcji kondensacyjnej, to znaczy polimeryzacji kondensacyjnej. Czy jest to polimeryzacja ze wzrostem łańcuchowym czy stopniowym? I jak się nazywa monomer? No ponieważ widzimy, że jest to ester, no to co możemy o tym powiedzieć? No to pewno kondensacyjna, nie? Dwa, zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, pewno stopniowy wzrost. A trzy, ponieważ ester, widzimy, że musiał tutaj jakiś hydroksykwas ulec tej reakcji, no to Tutaj musiała być na końcu łańcucha grupa OH, czyli byłby to tutaj taki, gdyby tutaj narysować H, że musiałby to tutaj być kwas 6 hydroksy heksanowy. 6 hydroksy heksanowy. No dobra, tylko teraz pytanie: to dlaczego nazywa się to polikaprolakton, a nie polikwas kapronowy? No bo kwas kapronowy to jest właśnie taki kwas 6 hydroksy, -heksanowy. 6 no, heksanowy. To dlaczego polikaprolakto? Bo tak jak już mówiłem, nazwy polimerów przyjęto, że tworzy się od monomerów, z których one powstają. Polimer o takiej budowie, o takiej, właśnie jak tutaj widzimy, można by otrzymać z kwasu kapronowego. Ale... Wtedy by się nazywał polikwas kapronowy, a nazywa się polikaprolakton. Zobaczmy, jak się otrzymuje ten polikaprolakton. Mianowicie, na przykład, bierze się cykloheksanon i w wyniku utlenienia tego cykloheksanonu powstaje właśnie kaprolakton. Ten kaprolakton ulega polimeryzacji i tworzy właśnie taki polimer. Tu mamy przykład. Polimeryzacji z otwarciem pierścienia, czyli ROP, Ring Opening Polymerization. W przypadku polimeryzacji kaprolaktonu jest to polimeryzacja addycyjna, a wzrost jest łańcuchowy, to znaczy, że pojedynczo przyłączane są kolejne cząsteczki monomeru. Wiązanie podwójne to nie jest jedyny warunek do tego, żeby nastąpiła polimeryzacja addycyjna. Może być to związek pierścieniowy, tylko ten pierścień musi być podatny na otwarcie. A ponieważ wzrost jest łańcuchowy, no to tutaj stosuje się właśnie typowe inicjatory. Zresztą zaraz do tego dojdę. Jeszcze wracając troszeczkę do kwasu, tego polikwasu mlekowego, to polimer o identycznej budowie można otrzymać trochę inaczej. Również w polimeryzacji z otwarciem pierścienia, tylko wtedy on się nazywa polilaktydem, a nie polikwasem mlekowym. Jaka to jest różnica? Jest troszeczkę różnica, dlatego że zależnie od metody otrzymania, czy to będzie taka właśnie kondensacja kwasu mlekowego, czy też taka właśnie Adycyjna polimeryzacja z otwarciem pierścienia laktydu, to te polimery będą się różnić trochę długością łańcuchów. Na przykład, na przykład oprócz tego jeszcze rozrzutem mas molowych, w sensie długością tych łańcuchów, rozrzutem w ogóle długości tych łańcuchów, bo nigdy to nie jest tak, że powstają w takich polimeryzacjach łańcuchy o identycznej długości. Tak więc po prostu to będzie wpływać na ich właściwości też przetwórcze. No, i grupy końcowe mogą być też inne, a grupy końcowe też w pewnym stopniu określają właściwości polimeru. No dobra, ale teraz wracamy do tego naszego polikaprolaktonu. Zobaczmy. Jeżeli bym wziął alkoholan. Alkoholany generalnie reagują z estrami, a laktony to są przecież estry. I w wyniku takiego ataku nukleofilowego, bo mamy tutaj silny nukleofil, tu mamy wolne pary elektronowe i to aż 3 w wyniku ataku na ten karbonylowy atom węgla. Znowu mamy zepchnięcie elektronów wiążących, no tam, gdzie mamy miejsce. Oj, narysowałem to sobie, a przecież mam tu animację zrobioną. O, teraz ładniej to będzie wyglądać. No i otrzymujemy, zobaczcie, Tworzy się tutaj nowe wiązanie, nowe ugrupowanie estrowe, tutaj jak widzimy, nowe ugrupowanie estrowe, ale no z drugiej strony musi powstać też alkoholan, bo w końcu jest to taka wymiana, taka reakcja no podstawienia. Skoro atakuje alkoholan, no to musi też powstać alkoholan w wyniku, w wyniku tego podstawienia. A zatem mamy tutaj po prawej stronie. Znowu anion alkoholanowy, tylko że większy, znowu silny nukleofil. A skoro tak, no to tutaj widzimy, że to jest właśnie nasz inicjator i gdybyśmy wymieszali ten inicjator z monomerem w stosunku np. 1 do 1000, no to w takim wyidealizowanym przypadku, w takim układzie żyjącym, byśmy otrzymali polimer o właśnie długości... Tysiąca jednostek, o średniej długości właśnie tych tysiąca jednostek. No w praktyce może być krótszy troszeczkę, dlatego, że albo dłuższy, dlatego, że po prostu to zależy, czy wszystkie te centra, wszystkie te aniony w ogóle przetrwają, czy nic z nimi nie przereaguje, jakieś tam zanieczyszczenia. To wszystko zależy od czystości czystości samych monomerów. Dlatego, na przykład, jak się chce prowadzić reakcję w układzie żyjącym, to, to naprawdę trzeba zadbać o tę czystość. W przeciwnym w przypadku no, reakcja pójdzie, ale nie będzie to tak pięknie wyidealizowane jak na przykład tutaj. No dobrze, a teraz takie zadanko sobie też naturalne. Tu widzimy, że mamy poliamid. Poliamid i ten poliamid. No powstał nam w wyniku kondensacyjnej polimeryzacji dwóch monomerów. Widzimy, że jeden to musiał być amina, diamina, a drugi to musiał być kwas dikarboksylowy. Możemy tutaj patrząc na te wzory, na ten wzór polimeru wskazać nie tylko powtarzalną jednostkę, czyli mer. No w tym przypadku mer to byłoby o Tutaj to byłby nasz mer. Może to, bo mnie tutaj drażni ta myszka, więc może to wyłączę. W każdym razie mamy tutaj dwa monomery po to, żeby otrzymać z dwóch pojedynczych cząsteczek monomerów, otrzymać jeden właściwy mer. To jest właśnie taki przypadek, jak mówiłem, że nie zawsze to jest tak, że jedna cząsteczka monomeru tworzy, tworzy właściwy mer w sieci, w łańcuchu polimerowym. No dobrze. Tutaj mamy jeszcze co? Pytanie. Nomex otrzymuje się, nie podoba mi się to pytanie. W wyniku polimeryzacji, no kondensacyjnej, ale nie podoba mi się to słowo łańcuchowej, bo tutaj chodziło o addycyjną, a przecież addycyjna może być i łańcuchowa i też i też właśnie stopniowa bo to jest typ wzrostu łańcucha, a nie typ reakcji. Kondensacyjna też może być właśnie ze wzrostem łańcuchowym, chociaż ja tutaj nie podałem przykładu. W tej przemianie wydziela się produkt uboczny. No dobrze, tu mamy takie z tego złowieszczego arkusza, grudzień 2022, zadanko, na którym należało zwrócić uwagę. No zobaczmy, jaki tutaj mamy powtarzalny fragment, na przykład to. Przecież to się powtarza. CH2O. Co to jest CH2O? Formaldehyd. To jest formaldehyd. I co była tutaj taka wskazówka? Wzór strukturalny, nazwa systematyczna, po prostu metanol. Przy czym ten formaldehyd, no on polimeryzuje sam z siebie, na przykład, na przykład w roztworach wodnych, polimeryzuje to na tym. W poprzednim filmie zresztą też tłumaczę. Natomiast to jest oczywiście tutaj polimeryzacja addycyjna, ale tu mamy przykład polimeryzacji kondensacyjnej, dlatego że z tego tutaj pozostało nam tylko CH2, a ubocznym produktem tutaj jest woda. Odchodzą sobie właśnie po jednym atomie wodoru od każdego pierścienia aromatycznego. I tworzą się takie żywice, właśnie fenolowo-formaldehydowe. Też polimery. No dobrze, chociaż termin żywica to bardziej bywa używany jako oligomery niż polimery, no ale tu, tu, tutaj już nie będziemy aż tak się rozdrabniać, myślę. Tutaj mamy też takie zadanie właśnie, które miało troszkę naprowadzić na to, żeby potem zrobić to zadanie z, właśnie z tym, z, tym, z tym bisfenolem A dalej, tam, gdzie otrzymujemy polimer. No zobaczmy, jak sobie to umiemy, Napisać. Już wiemy, jak reaguje z alkoholami ten nasz fosgen, bo to mamy pewną podpowiedź, chociaż może nie do końca dobrą, wystarczającą, żeby rozwiązać to zadanie. Z którym tutaj sobie poradziło no generalnie niewiele osób, 12% chyba dobrze pamiętam. Narysowało poprawnie wzór tego właśnie łańcucha polimerowego. No dobrze. A tutaj chcę jeszcze tak, ja już o tym pisałem też na grupach. Taki dosyć ciekawy błąd. Dlatego, że odpowiedź tutaj podana jest błędna. Gutaperka jest izomerem z kauczukiem naturalnym. A kauczuk naturalny to jest poliizopren. Różnią się tylko konformacją. Jedno jest cis, drugie jest trans. Gutaperka jest trans. Kauczuk naturalny jest CIS. No to skąd taki potwór jako monomer? Bo ktoś, ktoś po prostu źle odczytał ten wzór polimeru. Te odpowiedzi są po prostu błędne. Zobaczmy. Dokładnie tak samo narysowany jest wzór guta na Wikipedii. I pewną ktoś po prostu zerknął na Wikipedię, tylko że ten wzór jest dobrze narysowany. Ale. Ale został po prostu źle zinterpretowany, bo co ten wzór tak naprawdę przedstawia? Ten wzór przedstawia, przedstawia polimer zbudowany z n plus 3 jednostek. Po prostu. Tu jest pierwszy mer, drugi, trzeci, no i dalej mamy jeszcze ich, jeszcze tych, tych merów n. A zatem to jest takie n plus 3. I autor potraktował ten łańcuch poza nawiasem kwadratowym jako boczny łańcuch meru. Jako po prostu łańcuch boczny. Zrobił błąd, bo to nie jest. Tak się nie rysuje łańcuchów bocznych przede wszystkim. Zaraz to pokażę. Mianowicie, jak już mówiłem, tutaj mamy wzór polimeru i monomer. No zwróćcie uwagę na to. To jest chyba różnica, czy ja narysuję coś takiego, czy coś takiego? To jest chyba jednak duża różnica. Mianowicie, to by powinno być narysowane tak, żeby cały ten, gdyby to miał być boczny łańcuch danego monomeru, przepraszam, meru, to by musiało być to całe w nawiasie. A to idzie na bok, bo to po prostu był dorysowany kolejne trzy jednostki o. Tutaj nie, w tę stronę sobie to wychodziło. Po prostu źle autor odczytał ten wzór, który jest na Wikipedii. Prawie na 100% skorzystał z Wikipedii, gdzie wzór jest dobry, tylko po prostu został źle zinterpretowany. No, bo ja bym tutaj też mógł sobie narysować jeszcze trzy dodatkowe mery luzem, poza tym nawiasem, tylko wtedy by to oczywiście, wtedy to oczywiście no byłoby to wszystko bardziej skomplikowane. Mogłem sobie napisać na przykład N-3 tam koło tego nawiasu, N-3 i dorysować trzy tak mery sam od siebie po lewej stronie. Na przykład, nie? No, generalnie liczę na to, że wydawnictwo poprawi tę odpowiedź. No dobrze. Generalnie chciałem jeszcze poinformować, że kończę swoją współpracę z powtórką z chemii, i to jest jeden, jedna już właściwie, no, ostatni czas, gdzie można jeszcze nabyć moje lekcje, można nabyć je, prawda, wszystkie. Nagrania dostosowane do obu formuł, ale nie trzeba od razu brać oczywiście całości, bo jeżeli ktoś chce na przykład pojedyncze lekcje wykorzystać, tam sobie jakieś nadrobić, prawda, jeszcze, no to też zapraszam do ich zakupu pojedynczo, do zapoznania się z nimi. No i dziękuję też przede wszystkim za uwagę i mam ze swojej strony nadzieję, że ta lekcja się Wam do czegoś. Przyda i się wiele rzeczy takich, jeżeli chodzi o polimery, to trochę właśnie jeszcze rozjaśniło, bo to jest trochę przykro patrzeć, że proste rzeczy, a na maturze wychodzi to tak nie za bardzo. Ok, to dziękuję w takim razie, pozdrawiam, i do usłyszenia przy jakiejś innej okazji.